i włączamy jeszcze raz, dlatego że mam ogromne kłopoty z transportem długich filmów na YouTube. Też trolle internetowe wszystko robią, żeby było ciężej, a nie łatwiej. Cenzura w internecie jest. Posłuchajmy. Po powrocie z Berlina. Stoi przed stocznią, którą nie wiadomo kto sprzedał, nie wiadomo jakim Żydom ukraińskim i po co. Jak to możliwe, że stocznia gdańska jest w rękach obcych? Co tam w ogóle się dzieje? Ja kiedyś pracowałam w tej stoczni jako studentka w 1984 roku. Także znam tą stocznię. Na przemoc ze strony władzy, która okłamywała obywateli. Cały czas się tliła w sercach. Przez całe lata 70. Przez lata 70. po to, żeby na końcu wybuchnąć. Wybuchnąć po wizycie naszego Ojca Świętego. Ojca Świętego, który stał przed milionami Polaków i zwyczajnie mówił prawdę. No nie do końca, bo wtłoczyli nas do Unii Europejskiej, właśnie sterując to z Watykanu. Więc nie do końca to jest, okazuje się, takie dobre, ta podległość Watykanowi, który wyraźnie antypolskie działania, antypolskich nuncjuszy nam tu przesyła, antypolskich ambasadorów przyjmuje, bo inaczej nie można Żydówki Hanny Suchockiej, wiecznej ambasador przy Watykanie nazwać, która tam siedziała po tym, jak zeszła ze stołka premiera III RP, to ta Żydówka siedziała potem w ambasadzie w Watykanie i na pewno nic dobrego dla Polski nie uczyniła. Zrozumieli moi rodacy, że są wspólnotą, ale wtedy też zrozumieli, że wspólnota może zwyciężyć. Ciekawe, dlaczego tak nie mówił Duda do Niemców w ten sposób. Tak trochę głośniej, trochę tak zdecydowanie. No przecież tamtym Niemcom trochę pokazać głosu. A taką uległość, wstydzimy się za niego naprawdę, taką uległość wobec Niemców. I jestem pewna, niestety, proszę Państwa, że nic on od braku traktatu pokojowego 70 lat po bezwarunkowej kapitulacji Niemiec nie powiedział tym Niemcom, ani nam tu nie powie. Wprowadzono stan wojenny, próbowano zdeptać Solidarność, ale Solidarność nie dała się już wtedy ani podzielić, ani zniszczyć. Trwała nadal, bo była nie tylko związkiem zawodowym, nowo powstałym, na które ludzie tak długo czekali. Tak, pamiętamy, że zdelegalizowano Solidarność na życzenie Jana Pawła II właśnie. Są dokumenty podobno w IPN-ie krakowskim na ten temat. Właśnie w krakowskim. Tam, gdzie ten Dziwisz i ta cała banda masonów z dźwigałą profesorem rzekomo na czele stawia Golgoty bez kidów. I tam w tym Krakowie leży ten Kaczyński na Wawelu w przedsionku Piłsudskiego. I tam właśnie ten Dziwisz go położył, chociaż pewności kto w tym sarkofagu jest, śmierdzi okropnie, bo byłam tam, ale nie wiadomo kto leży. I właśnie ten jego szef Kaczyński, jeden czy drugi, rejestrował tą nową Solidarność, której owocem są niestety zniszczone fabryki, zniszczony przemysł. Suwerennej Polski, ale przede wszystkim, o czym wielu ludzi wtedy myślało, Duda obłuda, liczyło Polski równych szans. Polski, która będzie traktowała swoich obywateli w sposób sprawiedliwy. Przecież o to walczono przez tyle lat. Ostatnio, przedwczoraj byłem w Niemczech. Rozmawiałem z panem prezydentem Joachimem Gauckiem, znacie go. Wiecie, co to za człowiek, jakie było jego życie. On też mieszkał w komunistycznym zniewoleniu. Pyta się mnie, panie prezydencie,
Polska pięknie się rozwija, chyba jesteście zadowoleni. Ja mówię, tak, panie prezydencie, trudno tego nie zauważyć. Przecież każdy, kto był w Polsce w 80-tych latach, potem w 89-tym, 90-tym roku i każdy, kto przyjedzie dzisiaj, widzi, że się wiele zmieniło, że jest wiele dróg, nowych budynków, że Polska stała się nowocześniejsza. Jest tylko jeden w tym wszystkim problem. I mówię, panie prezydencie, tak, sądzę, że ludzie dlatego mnie wybrali, bo głośno powiedziałem i nazwałem sprawy po imieniu. Niestety Polska nie jest dzisiaj krajem, o którym można byłoby powiedzieć, że jest państwem sprawiedliwym. Sprawiedliwym dla swoich obywateli. Że jest państwem, w którym obywatele traktowani są równo. Bo jest wielu ludzi, bardzo wielu, którzy tego powiewu wolności, nowoczesności, zasobności i poprawy jakości życia tak oczekiwanej nie odczuli w takim stopniu, jak się spodziewali, czy w takim stopniu, jak udało się to innym. Niestety nielicznym. I to jest dzisiaj największy problem. Jeżeli mówię, i tu mówiłem pod stocznią, że trzeba Polskę przywrócić na drogę rozwoju, to ja właśnie o takim rozwoju myślę, którego beneficjentami będzie zdecydowana większość, a nie mniejszość polskiego społeczeństwa. I to jest właśnie dzisiaj wielkie wyzwanie. Te pytania postawił tutaj przed chwilą pan przewodniczący, mówiąc, czy porozumienia sierpniowe zostały zrealizowane, czy prawo pracy